Kolejny druk też w trybie jednego czytania. Przypominam o tym, że należy poprawki zgłaszać w czasie trwania dyskusji i dotyczy on zmiany uchwały nr 68/987/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2013 w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie, ulica Górka Narodowa 116, założenia Gimnazjum Specjalnego nr 85 w Krakowie, wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie, ulica Górka Narodowa 116 oraz połączenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Chłopców w Krakowie i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Krakowie w zespół placówek resocjalizacyjnych socjoterapeutycznych. Krakowie, ulica Górka Narodowa 116. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1026, referuje pani dyrektor Anna Korfel-Jasińska. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Proszę Państwa, przy ulicy Górka Narodowa 116 został założony Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. Dotychczas funkcjonował tam Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Obydwie te placówki od 1 września wchodzą w skład zespołu placówek resocjalizacyjno-socjoterapeutycznych w Krakowie. Zachodzi jednak konieczność przejęcia należności i zobowiązań Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego przez Urząd Miasta Krakowa i to doprecyzowanie znajduje się w tym projekcie uchwały. Zdecydowanie łatwiejsza sytuacja jest w przypadku likwidacji, ponieważ to z urzędu tak się staje, że właśnie urząd przejmuje należności i zobowiązania. W tej sytuacji przepisy finansowe nie precyzują aż tego dokładnie, stąd należało dokonać tej korekty. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. W tej kwestii, proszę Państwa, pozytywną opinię wyraziła jednomyślnie Komisja Edukacji. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.